Piąty magazyn piłkarski Gol po raz pierwszy w tym sezonie. Witamy w czwartek, dziś tylko 20 minut, a w środę działo się wiele ciekawych rzeczy. Rozpoczynamy jednak od wyboru bramki poprzedniej kolejki. Plebiscyt Audio Tele na bramkę kolejki wygrał piłkarz poznańskiego Lecha Piotr Prabucki. Jego bramka uzyskała 1068 głosów. Gratulujemy Piotrowi Prabuckiemu, a za chwilę klasyfikacja bramki czwartej kolejki. Na miejscu drugim Marcin Mięciel, następnie Zdzisław Strojek, Józef Kostek i Bogusław Cyk. Teraz już o wczorajszych wydarzeniach. Mieliśmy w środę pierwszą porażkę mistrzów Polski i mieliśmy zmianę na pozycji lidera. Niestety musimy najpierw zająć się spotkaniem, które się nie odbyło. Piłkarze GKS-u przyjechali na poznański stadion godzinę przed meczem, ale nie zostali wpuszczeni do szatni, bowiem dowiedzieli się, że na kucie boiska prowadzone są prace remontowe. Wraz z grupą kibiców czekali na rozpoczęcie meczu przed bramą. Dziwieni w ogóle jesteśmy, że wpuścili na obieg. Wygląda to śmiesznie, że tutaj kibice mówią, że wczoraj był stadion otwarty, spokojnie sobie wchodzili na stadion na obieg, a dzisiaj wszystko poza lękami. Tak, jest to jedna wielka wersja, prawda? Myśmy przyjechali, jesteśmy zawodnikami, przyjechaliśmy tu rozegrać spotkanie i punkty chcemy zdobywać dla wojska. Dotąd piłkarze Olimpii za zgodą rywali rozgrywali swoje mecze na boisku Lechii w Gdańsku, czego PZPN nie mógł zabronić. Tym razem na grę w Gdańsku nie zgodziła się piłkarska centrala. Udział Biel postanowił na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia, że mecz ma się odbyć pomiędzy GKS-em Katowice a Olimpią Poznań w Poznaniu. Zgodnie z terminarzem, tutaj mam treść telegramu, który jednoznacznie mówi, że mecz należy rozegrać w dniu dzisiejszym w Poznaniu. Zgodnie z decyzją Wydziału Gier do Poznania przybyli obserwator PZPN-u Marek Dardas i sędzia główny zawodów pan Zbigniew Przesmycki. Obaj zostali wpuszczeni na stadion. Jest godzina 17:03. Nie ma drużyn na boisku. Pan nie jest przebrany. Jak będzie wyglądał początek tego spotkania? To nie będzie początku, ja opiszę sytuację w protokole. I to wszystko, no nie jestem przebrany, ponieważ boisko jest nawet nie przygotowane. I stawiła się jedna drużyna GKS Katowice. Zatem, czy można powiedzieć, że sędzia, czyli pan, odgwiździował cover? Potocznie używa się takiego określenia, natomiast chcę, korzystając z okazji, podkreślić, że sędziowie nie decydują o tym, czy jest walkover, czy nie. Sędziowie opisują sytuację i wysyłają sprawozdanie do Polskiego Związku Piłki Nożnej i Polski Związek Piłki Nożnej decyduje o tym, czy jest walkover, czy nie. Ja w tym sprawozdaniu na ten temat nic nie napiszę żadnego wyniku. Ja po prostu opiszę sytuację. Zatem do meczu nie doszło. Ta niepoważna sytuacja to efekt braku zgody PZPN-u na fuzję Olimpii z trzecioligową Lechią Gdańsk, bowiem dla piłkarskiej centrali nie istnieje taka drużyna. Co napisze pan w protokole? Krótko, przyjechałem o godzinie 16. Pod bramą starczałem przez 30 minut, nikt nie chciał puścić. Stwierdzono, że jak będą sędziowie, to może być na stadion. Ich nie rozumiemy. Sędziowie przyjechali, weszliśmy razem na stadion. Jestem kolejny, czy jestem niepotrzebny. Tak nie wygląda, jakbym wyrzutkę społeczeństwa nie wiem. Jestem tutaj traktowany jak... Pomijając, kto ma rację, jest to skandal, do jakiego doprowadzili działacze obu zespołów, Olimpii i GKS-u, swoimi kombinacjami, krzywdząc kibiców Poznania i Gdańska, którzy pozbawieni zostali sportowych emocji. Z postawy obu zespołów oraz piłkarskiej centrali śmieje się znów cała Polska. Na stadion w Gdańsku-Brzeszcu w ligową środę przyszło 2,5 tysiąca kibiców. Była drużyna Lechii Olimpii oraz trzecioligowa Lechia, z którą pierwszoligowcy rozegrali później mecz sparingowy. Do ostatniej chwili, czyli do 17:00, czekano na sędziów i piłkarzy Katowic. No ja myślę, że sport na razie przegrywa. Czy pan Dziurowicz wygrywa, ale niedługo myślę, że pan Dziurowicz przegra. Jesteście przygotowani do tego meczu? Tak, odsunęliśmy, wyjdziemy teraz na boisko i proces przygotowania tego meczu. Czyli liczyliście do końca, że Katowice przyjadą? Tak, ja liczyłem do końca, że przyjadą. Ja myślę, że piłka nożna polega na tym, żeby grać na boisko, a nie poza nim. Ja ubolewam strasznie, że GKS nie przyjechał do Gdańska na spotkanie, ale to jest ich sprawa. Tutaj to jest moim zdaniem skandal, wszyscy ogromnie grubymi nićmi. Po prostu ubolewam, że do tego doszło. Staramy się sprawę załatwić według przepisów, które są na dzisiaj aktualne w PZPN-ie i one są po naszej stronie. A pan Dziurowicz, jako hamulcowy polskiej piłki,
przez szereg lat był nauczony, że wszyscy muszą mu się podporządkować i on nie może przeżyć, że to wyszło z Gdańska, żeby w Gdańsku nie było ligi. I to go interesuje. I ja się dziwię, że na to po prostu nie ma siły, że to nikt nie widzi. Przecież tak jak on traktuje Gdańsk, to przecież ja bym zwariował, no, że tak można ludzi w ogóle traktować. Przecież panowie widzą, ile tu ludzi przyszło wszystkiego. No to jest katastrofa naszej piłki. A tu trzeba powiedzieć, że Olimpia Poznań, to przecież to był klub prywatny, za prywatne pieniądze. No przecież człowiek może o tym klubie decydować, to nie mogą decydować ci, co nie tego. Ja zawsze mam takie pytanie, się pytam, ile pan tu robi? I tam ci ludzie, co są u jego prezydium, włożyli w piłkę, nożą swoich pieniędzy. Jak coś włożyli, to potem niech tego, ale to, co ja bym w życiu, to mnie jeszcze nikt nie włoży. A jak piłkę się bawię całe życie za swoje pieniądze już 30 lat. Zależnie od tych wszystkich oskarżeń mamy bardzo nieciekawą sytuację. Krótkie przypomnienie. Olimpia, powołując się na obowiązujące u nas przepisy w sprawie organizacji rozgrywek piłkarskich, twierdzi, że mecz powinien odbyć się w Gdańsku, o czym został ponoć poinformowany Wydział Gier i Rywalska. GKS-ie mówią, że żadna informacja z Olimpii do nich nie dotarła, a według telegramu z Wydziału Gier mecz miał odbyć się w Poznaniu. W zasadzie Wydział Gier wysłał sędziów i piłkarzy z Katowic na boisko, które jest remontowane. Ale zaraz, jak to jest tym remontem? Na logikę, gdyby Olimpia poinformowała Wydział Gier o remoncie poznańskiego obiektu, to nikt, niezależnie od złej czy dobrej woli, nie wyznaczyłby tam spotkania. Ale może pomysł z remontem narodził się później. Ciało społeczne, jakim jest Wydział Gier, zbierze się dopiero we wtorek. No i wtedy wybuchnie klubo, przy badaniu którego działacze PZPN-u też mieli spore ruchy. By zachować ducha sportu, proponujemy, aby ten mecz jednak przy zgodzie obu stron został rozegrany. Ale jak będzie zobaczył. Teraz już tylko o grze w piłce. Do Łodzi.